No i siemanko moi drodzy, z tej strony Jankes. I do Mistrzostwa Śląska, i do Mistrzostwa Polski w kulturystyce fitness. I teraz jedna najważniejsza kwestia. Po zawodach psujecie formy, psujecie sylwetki, pieprzycie po prostu wszystko. I dlaczego się tak dzieje, jak tego uniknąć, za chwilę wam powiem. Dobra, okres zawodów. Macie konkretny cel, konkretny termin, zawody. Trzymacie rygorystycznie dietę, kręcicie tutaj to cardio, wykonujecie treningi na 100%, robicie tą formę, bo wam na tym zależy, macie konkretny cel. I co się dzieje potem? Osiągacie ten cel już dzień wcześniej, nawet myślicie tylko o jedzeniu. Co zjecie po zawodach, czym się tutaj załadować, jak później rozplanować ten okres, umawiacie się tutaj ze znajomymi. Druga kwestia, przychodzi dzień zawodów. Nawet jeszcze nie wyszliście na scenę, już myślicie, zjem to, zjem tamto, pójdę tu, zrobię to. No i co się dzieje w takim wypadku? Schodzicie ze sceny, pierwsze co, rzucacie się na jedzenie, ładujecie syfy, pizzę, burgery, puszczają wam totalnie hamulce. Jeden z najgorszych błędów, najgorsze podejście w ogóle jakie może być. Jeżeli po zawodach pójdziecie na przykład na pizzę, zjecie to pizzę, zjecie jakieś lody, później burgera i zaprzestaniecie, spoko, nic się nie stanie, ale niestety nigdy się tak nie kończy. Rzucacie się na jedzenie, później leci na przykład drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień ładujecie, waga po prostu skacze, nawet tej wody naciągniecie 7-8 kilo, napuchniecie totalnie i potem co najgorsze, nie da się uniknąć takiego czegoś, że z dnia na dzień powiecie sobie nie, dość i nie będziecie tego trzymać. Już prowadziłem sporo zawodników do zawodów, sam się szykowałem, wiem jak to wygląda od wewnątrz. Nie da się tego uniknąć, jeżeli się rzucicie na jedzenie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty dzień, później z tego nie zrezygnujecie. Wpadniecie w taki trans, że ciężko wam będzie tutaj wrócić do diety. Formę zepsujecie totalnie, ten okres po zawodach, kiedy można dobrze wykorzystać na tutaj roztrenowanie, budowanie tej masy mięśniowej, wejście w ten okres, zepsujecie to, później będziecie tego żałować i wrócić jest naprawdę ciężko. I co w takiej sytuacji teraz zrobić? Po zawodach ustalcie sobie jasne, pójdę na pizzę, zjem lody, ale konkretnie co zrobicie? Zjecie to, to, to i koniec i wracacie do czystej michy. Czyli najlepiej według mnie po zawodach i od razu idziecie powiedzmy sobie coś zjeść ze znajomymi, tą pizzę, burgera, ale już wracacie do domu i mimo, że macie ochotę, jecie normalną kolację, czyli już z diety posiłek, na następny dzień wstajecie i już trzymacie tą dietę, ewentualnie jakieś lekkie dodatki, tam jakieś owoce czy coś. Jeżeli macie jeszcze jakiś start, to na pewno to was zmotywuje. Jeżeli nie macie startu, to stopniowo dokładajcie sobie jakieś produkty, ale nie tak, że od razu rzucacie się i a, bo jutro mam ochotę na to i zjem to, to, to. Później kolejny zjem to, 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 bo na to mam ochotę. Nie róbcie tego. Starajcie się na siłę czasami, ale wróćcie do swojej diety, tylko podnieście tą kalorykę, obetnijcie to cardio, nie kręćcie tyle i stopniowo wprowadzajcie sobie te posiłki. Czyli na przykład jeden posiłek dziennie, jakiś inny zjedźcie, albo na przykład jecie jakiś makaron tam z mięsem, dodajcie więcej jakiejś tam oliwy z oliwek, bardziej jakiegoś sosu, rozmaicenie, możecie gdzieś wyjść, ale starajcie się wrócić do tej diety. Jeżeli wam puszczą hamulce, pierwszy dzień, drugi, trzeci polecicie. Ostatnio też dziewczyna się tutaj szykowała do zawodów. Miała mega ochotę na takie rzeczy jak tam Nutella. Nutella. Po prostu to ją zniszczyło, ale zaraz wam powiem. Różne tam wiadomo, jakieś jedzenia. No i co się stało? Po zawodach dwie pizze, 8 burgerów, lody. Dziewczyna, nigdy nie widziałem, żeby tyle potrafiła kobieta zjeść, naprawdę. Ja przy niej to byłem pikuś, nie zjadłbym jednej trzeciej. Co się stało? Następny dzień wstała, miała ochotę na Nutellę, zjadła sobie bułki z Nutellą. Dosyć sporo, bułkę słodką. Potem kolejny posiłek, burger, kolejny jakaś tam pizza, następny jakieś tam naleśniki z jakimiś owocami, z jakimś tym. Co się okazało? Po 3-4 dniach, jak powiedziałem na początku, waga skoczyła około 5 kg. Cukier zaczął tak skakać, zaczęła się czuć beznadziejnie, opuchnięta, samopoczucie dno, wszystko dno, zero ochoty na trening, zero ochoty tutaj na cardio, odstawiła trening, przestała trenować. Wiecie ile trwało? 3 tygodnie. Powiedziałem jej w trzeci dzień, słuchaj, jeżeli się nie ogarniesz dziś, nie zrobisz tego przez kolejne 2 tygodnie. Ona mówi, nie, jeszcze jutro tylko, pojutrze wracam. Mówię, nie zrobisz tego. Uwierz mi, że nie zrobisz, 2 tygodnie masz wyłączone.
powiedziała nie o czwartku. W czwartek dostaję wiadomość, słuchaj, przygotowałam sobie posiłki, zjadłam rano tą jajecznicę, drugi posiłek, zjadłam coś tam, poszłam do sklepu, kupiłam Nutellę, zjadłam bułki z Nutellą, trzeci posiłek już poleciałam, zjadłam burgera, do wieczora dno. Kolejny dzień wstała, pierwszy posiłek chciała zjeść z diety, nie wyszło. Zjadła coś tam innego. Co się okazało po dwóch tygodniach, do mnie się odzywa, słuchaj, miałeś rację. Dieta, totalne dno, nie trzymam, nie może się zmusić, nie może przytrzymać tej diety. Jeżeli chodzi o treningi, beznadziejne, nie wykonuje treningów, dwa wykonała, zero motywacji, cardio, cukier zaczął skakać, czuje się senna, ciągle by jadła, ciągle tutaj sytość, wiadomo gdzie jest po słodyczach. Skacze tutaj insulina, zaczynają się wydzielać endorfiny, organizm tego potrzebuje i dostarczamy. Także podsumowując, nie chcę tutaj zanudzać. Startujecie w zawodach, ok. Jeżeli macie na przykład następny start za tydzień, macie trenera, wiadomo, jeden posiłek, wracacie do diety. Jeżeli nie macie po startach już żadnych planów, nie rzucajcie się na jedzenie. Zjedźcie sobie jeden posiłek porządny, naładujcie się od razu po zawodach. Kolacja już leci normalna, rano wstajecie i tak, jakbyście się szykowali dalej do zawodów. Możecie nawet zrobić cardio, wstajecie, śniadanie jecie normalnie z diety. Możecie bardziej tylko, jak powiedziałem, urozmaicić. Drugi posiłek, trzeci, czwarty, normalnie trzymacie tą dietę. Podnieście tą kalorykę, ewentualnie jeden posiłek wlatuje inny. Nie rzucajcie się na to jedzenie. Jeżeli to zrobicie w dzień po zawodach, zrobicie w kolejny. 3 tygodnie będziecie mieli w dupę. Później jak się obudzicie, otrząśniecie, sylwetka będzie już beznadziejna, złapiecie tej wody, złapiecie tkanki, podlejecie się i wchodząc teraz w okres budowania masy mięśniowej, będzie totalnie beznadziejne. Będziecie tak łapać tkankę tłuszczową. Ja po żadnych zawodach nie dopuściłem do tego. Tak jak wspomniałem Wam, drugi dzień od razu wracałem do diety, podnosiłem tą kalorykę i co w efekcie? Budowałem naprawdę bardzo dobrej jakości masę mięśniową. Wykorzystywałem nawet, robiłem po zawodach miesięczne roztrenowanie, 2 miesiące luźnych treningów, ale kalorykę trzymałem cały czas, nie rzucałem się na jedzenie. Raz w tygodniu cheat meal planowany, ok, trzymałem jadłospis, po 2 miesiącach wchodziłem w typowy okres budowania masy mięśniowej, organizm był dalej napędzony i budowałem czyściutko bez żadnego zalewania się. Zawodnicy, z którymi miałem styczność, po tygodniu, dwóch, 8 kilo, 4 kilo powiedzmy tam wody, 4 kilo już podłapali troszeczkę, wiadomo, mięśnie się napełniły, z czego tam powiedzmy 2 kilo tkanki tłuszczowej. Po miesiącu, jak zaczynali budować, lepiej nie pytajcie, co się działo, bo musieli niektórzy nawet zaczynać od lekkiej redukcji. Także taki mały przekaz, oczywiście wszystko zostawiam Wam, jak rozegracie ten okres tutaj po zawodach, Wasza sprawa, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie zrobić to porządnie, nie chcecie się zalać, przeprowadzić później dobry okres masowy, czy tam jakąś dobrą mieć sylwetkę po zawodach, nie rzućcie się na jedzenie. Jeżeli to zrobicie, już jest po Was. Także kontrolujemy wszystko, naprawdę wszystko siedzi tutaj. Jeżeli już myślicie o ostatni tydzień tylko o jedzeniu, jedzenie, wpadniecie w trans, jest po Was. Dobra. Mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tego materiału i nie popełnicie tego błędu, który popełnia 80% osób i później już nie wraca. Właśnie, nie wraca. Dziewczyna, o której mówiłem, minęło od jej startów chyba 7, nie, przesadziłem, około 4 miesiące. Nie wróciła chyba na 100% do diety, do treningów, trenuje sporadycznie, a przed zawodami, jeszcze zanim wystartowała i dzień po zawodach, już miała plany startować za rok, zrobić mega sylwetkę, mega formę, już sobie nawet strój zaczęła wybierać 2 dni po zawodach. Teraz 4 miesiące, totalnie zero, nic, kompletnie nul. Także macie nauczkę. Piona.